Młodszy aspirant Katarzyna Marczyk, oficer prasowy, komendanta powiatowego policji w Malborku. W dniach od 3 do 9 sierpnia został zaplanowany wyścig Tour de Pologne. Dnia 3 sierpnia trasa wyścigu została zaplanowana również na terenie powiatu malborskiego. Planujemy, że od godziny 13.30 drogi wjazdowe oraz ulice miasta zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. Zostanie również zamknięta droga wyjazdowa z Malborka w kierunku Elbląga. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.